A to było tak. Boże, to było creepy. Okej, guślarzu, czego chcesz? Przepraszam, ale po prostu sąsiedzi mimo weekendu bawią się w remonty. Jakieś pukanie było. Oj, dziady, dziady. Tak, wspomnienia z gimnazjum. Dobrze, pomożemy mu. W tym kręgu kamieni, a tak, pójdę na kłomnicę, ale nie teraz. Na razie zrobię zadanie dla Keiry. To wciąż jest szósty poziom, więc coś mi zostało jeszcze z szóstego, te dwa. Oj, oj, oj. Ciężkie, szerokie koła, wóz kupiecki. Co to za stworzenie, które robi? Bla, 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 bla. O, właśnie. A, baba wodna. Aż ty. Utopcy i baba wodna, moje ulubieńcy. Tak, utopcy są wszędzie. Aj. Ta gra sama z siebie rzuca znaki, gdzie popadnie i gdzie chce. I jakie wybiera. Też chce. No dobra. Akurat pułapkę miałam ostatnio. Sama. Zebraną. To raczej nie te... Nie tego szuka Keira. No tak. Jadący samotnie przez Belen kupiec nie mógł dobrze skończyć. Czerwone wytrawne, zubaran, południowe stoki, z nutą porzeczki i cytrusów. Bardzo ważne rzeczy. Żal. Szkoda dobrego wina. Resztki mięsa, katoble fasa. Ciekawe, do jakiego to zaklęcia? Katoble fasy. Ludzka, z tętnicy. Nie mógł odejść daleko. Tu jeszcze coś mamy. Przesyłka dla Keiry. Jedna paczka się zachowała, ale nie wyczuwam nic magicznego. Ciekawe, co na to Keira. O! Cześć, gnilcu. Jesteś paskudny. O! Schował się i czekał na pomoc. Nie nadeszła, jak to w Velen. No. List zaginionego kupca. Przeczytajmy go.
Spauzujcie. Miejmy nadzieję, że tym razem moi sąsiedzi nie będą nawalać krzesłem w podłogę, czy czym tam oni co robili, nie wiem. Mają jakiś remont i oczywiście nie dają spokoju w weekend, bo po co? Przecież można pracować, mamy wolne, to będziemy pracować. Przepraszam, ale po prostu już parę razy nie mogłam nagrywać, bo oni coś tam robili właśnie w takich godzinach w sumie, kiedy... No raczej nie powinni tego robić? Tak? Dobrze? Tak. Tak. Cześć, Keira. To dla nas się tak stroisz? Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Te pytania a propos co robi Velen i czy wie coś o czarodziejkach z Loży zadawaliśmy. Jakbyście się zastanawiali, czemu ich nie zadaje, to pytaliśmy się o to podczas pierwszej rozmowy. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewokorzenia, tylko... Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem cebulę w wozie. Wykwintne mięsa, drugie wina, przyprawy z zerikani i za grosz magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej. Pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. Dobrze. Zaintrygowałaś mnie. Dobrze, zaczekam. To sio na dwór. Będziesz się przebierać? Potem, ale nie uprzedzajmy faktów. No idź przed dom. Okej. Jestem ciekawa. Dzięki za cierpliwość. Już prawie gotowe. Jakbym chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie i nie przerywaj. Bykane Gwyn Kefil! A co się stało z trzecią? Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia, więc zawsze biorę jedną więcej. Tak na wszelki wypadek. To gdzie ona? Keira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrillę zażarł Zeugl, który zaląkł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but. Błagam, ani słowa więcej. A wracając do bajki o Kopciuszku, chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Velen. Więc co powiesz na konaną przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? O! Wiedźminie, ależ Geralcie, ja wiem, że ty jesteś Wiedźminem, a nie Żygolakiem, ale naprawdę nie chcesz pomacać tych cycków? No bez przesady. Brzmi kusząco. Na tyle, że nie odmówię. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie, zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. A. Nie krzyw się, mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A o świcie wszystko wróci do normy. Czemu by nie? Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Gwella Glan! To nie było zaklęcie rzucające światło. Jak ci się podobam? Dekolt nie za skromny? Cały czas masz taki sam. To mogłam ci jeszcze zmienić kolor włosów. Zawsze wolałam szatynów. No trudno, na bezrybiu i rak ryba. No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa... Ty wybredna babo! Naprawdę nie musimy tego robić. Dalej. Powiem to tak, Dekolt ma taki sam jak miała. My mamy ten sam strój, który mieliśmy na audiencji u Emhyra. No, nie jest to przejażdżka o świetle księżyca. Ej, Kopciuszek, bo kark skręcisz.
Jest to przejażdżka przy zachodzie słońca. Znaczy, niknącym zachodzie słońca. Białe konie. Dlaczego białe konie? Wolnie. Tutaj nie byłam. Okej. Naprawdę musisz aż tak zasuwać? O, tu mam zadanie jakieś. Potem będę musiała je zrobić. Uhu. To wygląda fajnie. Mam nadzieję, że chociaż jedzenie nie jest iluzją. Myślałam, że lepiej sobie radzisz na koniu. Zauważ, że jechałem na myszy. Dla kogoś, kto zwykle kłusuje na płotce, to nie powinno być chyba wyzwaniem. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam tych odczynników. Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłan z szalotkami. Warto było się pofatygować. Polać ci białego, czy... Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. No proszę. Nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmi nie jedzą szpiku i popijają wodą z kałuży. Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tuzin ja i tu, tuzin tam. Zresztą niedługo się odkuję. Czerwone wytrawne jest dobre. To jest dobre wino. Zaciekawiłaś mnie. Coś świętujemy? Tak, powrót do żywych. O! No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłaś. Te klatki, truchła, papiery. Myślałem, że przyjechaliśmy się tu kochać. Ta. Dobra, przejdźmy do rzeczy. O czym ty mówisz? O seksie. Po to tu przyjechaliśmy, prawda? No, znasz się może na winach, ale z manierami już gorzej. I w sumie dobrze. Chamy są lepsze w łóżku. Zamknij oczy i policz do 10. Raz, dwa. Ale zamknij oczy. 3, 4. Dobra, wystarczy. Nie zamknąłeś oczu. Tak poza tym. Keira, chcesz się bawić w chowanego? Czemu nie? Po prostu odebrałam szansę dowiedzenia się, o co Keira chodzi z tą wyspą, ale tak. O? I dobrze. Nie trzeba się będzie szarpać z haftka. To na razie sukienka, chociaż też może mieć haftki. To są pończochy. Mitenki. Czyli jednak gramy w podchody, nie w chowanego. Bucik? Szkoda. W butach akurat mogła zostać. Nie podobają ci się jej stopy? O. Gdzie ten kopciuszek? Cześć, Keira. Nie chcę pomijać. Niepełnoletni zamykają oczy. Znalazłeś mnie. Gratuluję. Mogę liczyć na jakąś nagrodę? Nic przy sobie nie mam, ale coś wymyślę. Jaką on ma łapę? O,
Tak. Wiesz, jak mówią na te konstelacje w Zarikani? Pewnie coś ze smokiem. Nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, ja to ci szepnę do ucha. Egwany Lafr. No. I tak go zostawiła? Śpiącego? Na bagnach? Nie zeżarł nas utopce? Czy coś? Heira, gdzie? Uśpiła mnie zaklęciem. Znaczy coś knuje. Wieża na kłonnicy. Czy ja mam jakieś zadanie z tym związane? Pewnie nie, ale mogłabym tam zajrzeć do niej. A, dostałam zadanie dla dobra nauki. Dobrze, to co, spróbujemy ze zleceniami? Skrzykacza, jak już mówiłam, będę mordować po tym, jak... Nie w trakcie nagrywania, o, powiedzmy to tak, właśnie. Zbierzemy jeszcze to zadanie dodatkowe. Wszechbóg chciał 6 prosiąt, a ty 1 dałeś i to padłe. Nie dziw, że nas przeklął. No, i co z nami co będzie? Co chodzi? Sam też spłaśniałem. Co tu robicie? A ten co, z księżyca zleciał? Składamy dary Wszechbogu, się rozumie. I wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątwę na całą wieś. Jaką klątwę? Napiję się. Wszechbóg, powiadacie. Pierwsze słyszę. To jakieś nowe bóstwo? A właśnie, że stare. Już nasze dziady go czciły. Mówią, że to było tak. Rosław z Rodnika przyszedł tu chrust zbierać. A tu ni z tego, ni z owego... Z podziemi głos słychać, co ofiar i posłuszeństwa żąda. Od tego czasu przychodzimy tu z darami, a w zamian Wszechbóg w opiece nas ma i od złego chroni. Właśnie widać. Co jest nie tak z waszymi darami? Nie kpijcie. Widzicie przecież, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy. A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżrą nam jakaś szkarabica. Pogadamy z Wszechbogiem. Podejrzewam, że jest to... Może nie człowiek, ale jakaś istota rozumna. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć: Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie! Obcego może posłucha. Okej. Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie, uprzejmie proszę. Czemu naruszasz spokój mej boskości, śmiertelniku? Bo chcę, żeby wasza boskość cofnęła klątwę, którą właśnie rzuciła. Ci chłopi naprawdę nie mają... Albo przyniosą godne dary, albo nadejdzie susza, gladomicza, trzęsienia ziemi i lawiny. Dziękuję. Lawiny? Tu? Niby skąd? Nie chcę gadać. Nie odpowiada. Trudno. Dokończymy rozmowę, jak go znajdę. Głos dochodził gdzieś spod ziemi. Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Tak. Powinienem użyć oka Nehaleni. To użyjmy. Patrzcie państwo, zejście do piwnicy. Co?
śmie niepokoić moją boskość. Kim ty jesteś? Beelzebub, bardzo miło. Spodziewałem się, że Wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nieźle się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem. Przecież w zamian im pomagam. Błogosławię, rozgrzeszam, daję radę. Wierz mi, ludzie tego potrzebują. No i opiekowałbym się nimi dalej, ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które odjęli od ust własnym dzieciom. Ty jeszcze rzucasz na nich klątwę. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić z siadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Od dawna siedzisz w tej norze? Od 100 lat. Była zima. Schroniłem się tu, zrobiłem ognisko. Na tyle duże, że płomień sięgnął szczeliny i podpalił krzaki na górze. Rozkaszlałem się od dymu i nagle słyszę jakiegoś chłopa. Głos znikąd woła. Cud! No i tak zostałem bóstwem. Raczej pasożytem. No. Może i tak. Bo kim są w takim razie Freja i Meritele? Przecież też nic nie dają w zamian za modły i ofiary. A ze mną można sobie przynajmniej pogadać. Spróbujemy mu zagrozić. Posłuchaj do samotu. Albo zadowolisz się tym, co dostajesz. Albo to ja skarmię cię kruko. Cholerni reformatorzy. No dobrze, już dobrze. Mogę jeść skromniej. Ale tylko do końca wojny. Ja nie dnia dłużej. Okej. To tak. Czym ty tak właściwie jesteś? Wszechbóg. Po prostu Wszechbóg. Nie wiadomo, co to za stworzenie. Znaczy, niech mają dalej swojego Wszechboga. Co nowego? Rozmówiłem się z Wszechbogiem. Cztery oczy. I co? Ulituje się nad nami? Ulituje. Zadowoli się tym, co mu przynieśliście. Mówiłem ci. Mówiłem, że Wszechbóg jest miłosierny, że zrozumie. Dzięki, Wiedźminie. Powiedzcie. W sumie tak. Powiedzmy im o tym. A, i tak na do widzenia. Wiecie, że tu pod górą jest krypta? Zajrzyjcie kiedyś. Ciekawa architektura. Idziecie teraz tam zajrzeć? Powiedzcie, że idziecie tam zajrzeć. Przecież się nie rozerwę. Nie zajrzycie, będziecie badać. O, chciałam zobaczyć tą konfrontację. No dobrze. Poziom. Okej, tak. Zwiedzając sobie, robiąc znaki zapytania i tak dalej dzisiaj, trafiłam na to zadanie. I stwierdziłam, że to jest dobre miejsce, żeby zrobić cięcie. I zobaczyć, co tu się dzieje. Czy to jest troll? To jest troll. Cześć. Cześć. Te ludź, tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję. Co, ludź nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida Fał. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. To co ty tu robisz? Radozwid V.
Och, tak. Dobrze, że przyszłam teraz zrobić to zadanie, mi je wziąć. Och. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk, a ja wcale nie mocno, ale oni leżą, żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Co ja mam z nim zrobić? Nie chcę z nim walczyć. Nie chcę z nim walczyć, bo... Okej, źle pomyślał. No, przez przypadek zabił tych żołnierzy. No, przez przypadek. Wystraszył się tego, że oni się wystraszyli jego. Ale pilnuje łodzi. Dobra. Niech sobie żyje. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. Jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść. Bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. Złe chłopy. Przyniosę mu tę farbę. Czemu nie? Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź. Armia redańska ci tego nie zapomni. Ja to na wojence. Chwila. Ja przez przypadek chyba trafiłam w miejsce zadania... Właśnie o tego. Bo to zadanie już miałam. Albo zlecenie na trolla? No, w każdym razie to zadanie już miałam. Nie sądziłam, że to jest w tym miejscu. Nie chciałam go na razie robić. Więc, też z drugiej strony, 13 poziom, mam trochę za niski poziom, może być nie... Było też miejsce tu? Gdzie było zadanie? Chyba tu. Bo tę stronę się nie zapuszczałam, a z tego co pamiętam to było w okolicy tych... gniazd potworów. Dobrze, to ja się przeniosę tutaj. Zajrzymy potem jeszcze... tu na tablicę. Tylko tu, jeszcze w rudniku się zadanie pojawiło. No dobrze. Nie, to nie było tutaj. Poczekaj. Bo ja muszę
spróbuję powalczyć. Ciekawe. Wygląda na to, że ta wioska została zaatakowana przez potwory. Bo ludzie tutaj walczą. Oj! Ały. Ten algul. Algule są okropne. Bardzo szybko zszedł. Ale zabiliście wszystkich ludzi. No wiecie. Okej. No tu było zadanie do wzięcia. Prawdopodobnie powinnam je była wziąć, kiedy koło niego przechodziłam. Bo w tym momencie wszyscy nie żyją. Oops.